24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, i pytanie zarówno od strony koalicji rządzącej, jak i od strony opozycyjnej. Co się w tym Sejmie stało? Bo wiele osób zadaje sobie pytania i mówi, a to o kryzysie koalicji rządzącej, a to o kryzysie opozycji, a to o tym, że przegłosowano, ale i tak to będzie zawetowane. Co dalej z ustawą o nowelizacji o Sądzie Najwyższym, bo oczywiście o tym mówimy, a także co dalej z pieniędzmi z KPO, a także powiązanymi z tymi rzeczami, bo trochę o tym zapominamy, ale to też wielu ekonomistów, chyba premier Morawiecki też na to zwraca uwagę, że pieniądze jak pieniądze z KPO, ale chodzi też o pewien sygnał wysłany do rynków finansowych na całym świecie, czy Polska porozumie się z Komisją, czy się nie porozumie. No, czy to jest koniec tej drogi, czy początek jakichś nowych kłopotów? Ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, przegłosowana w piątek, zmierza do zamknięcia pewnego niepotrzebnego frontu, który w obliczu realnego frontu walki całego świata Zachodu z Rosją, która postanowiła ten świat Zachodu zaatakować, bo ona nie zaatakowała tylko Ukrainę, ale zaatakowała cały świat Zachodu. Te fronty trzeba zamykać. Tym frontem jest między innymi niezrozumiały dla nas od wielu lat front, który wykopała Komisja Europejska przeciwko Polsce, twierdząc, i Parlament Europejski, twierdząc, że w Polsce rzekomo jest łamana jakaś praworządność i że trzeba przyjmować 15 rezolucji w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce i nie wypłacać Polsce należnych jej pieniędzy. Od roku sytuacja się zmieniła. Zauważamy takie okienko możliwości, że jednak tam refleksja jakaś nastąpiła, że Polska jest zbyt ważna w obliczu konfrontacji z Rosją, że geopolitycznie jej znaczenie urosło, że staje się hubem bezpieczeństwa dla całego regionu Europy Środkowej i lepiej tego frontu nie mieć. My tego nie chcemy i zauważamy, że chyba też część członków Komisji Europejskiej tego nie chce. Więc chcemy to zamknąć i ta ustawa ma to umożliwić, żeby wreszcie te środki z Funduszu Odbudowy do Polski dotarły. Bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to jest ważne nie tylko ze względu na te kwoty dosyć duże, ale też na to, że rynki finansowe nas obserwują i ratingi Polski na tych rynkach finansowych też są w jakiejś mierze uzależnione od tego, czy ten front jest, czy go nie ma. Więc chcemy to zrobić bez stuprocentowej pewności. Od razu otwarcie powiem, że to się uda, bo ja nie jestem w stu procentach pewien, że po stronie Komisji Europejskiej naprawdę jest taka większość, która powie, no teraz to już naprawdę Polsce wypłacamy te pieniądze, temat się skończył. Myślę, że cały czas będzie pokusa inspirowana przez polską opozycję od lat i żywa wśród niektórych komisarzy europejskich, żeby walczyć z polskim prawicowym rządem właśnie tymi środkami, nie wypłacając ich i puszczając sygnał do Polaków, że te pieniądze do Polski wpłyną dopiero wówczas, kiedy raczycie wybrać liberalno-lewicową władzę w Polsce. Także stuprocentowej pewności nie mam, ale jakaś szansa się pojawiła. Ona jest sygnalizowana również przez naszych negocjatorów. Ufam im i stąd ta nowelizacja, żeby sprawdzić i spróbować ten temat zamknąć. Z sygnałów, które do was docierają, wynika, że prezydent Andrzej Duda jest skłonny podpisać to porozumienie z komisją w tym kształcie ustawowym, czy raczej, no tak jak niektórzy odebrali jego wystąpienie, kiedy ten projekt pierwszy raz się pojawił, że no, z jego strony będzie weto? Wydaje się, że kształt tej ustawy jakby niweluje obawy prezydenta, że może ta ustawa doprowadzić do tego, że będzie kwestionowany status sędziów jako takich, czyli tych 3000 sędziów, których powołał już w ciągu 8 lat swojej prezydentury prezydent Andrzej Duda. Bo ta ustawa umożliwia tylko i wyłącznie kwestionowanie możliwości osądzania przez sędziego, konkretnego sędziego w konkretnej sprawie. Zakwestionowania i próby udowodnienia, że w konkretnej sprawie on orzekać nie powinien, bo nie daje gwarancji niezawisłości, czy nie tyle niezawisłości, co bezstronności. I wydaje się, że ta ustawa ma taki kształt, że te obawy są oddalone, więc ufam, że prezydent jednak, jeśli ta ustawa trafi do niego w takim kształcie, w jakim wyszła z Sejmu, a tak raczej będzie,
że prezydent tę ustawę albo podpisze, albo zgłosi wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konkretnych, szczegółowych zapisów, a nie w sprawie całej ustawy, co będzie oznaczało, że ta ustawa wchodzi w życie. Tylko na jakiś czas niektóre zapisy Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał. Więc jest szansa, że kształt taki, jaki został przez naszych negocjatorów uzgodniony z Komisją Europejską, ostatecznie będzie przyjęty. Kiedy prezentowano ten projekt, pojawiły się też takie wypowiedzi ministra do spraw europejskich, ministra Szynkowskiego Welsenka, że on ma na piśmie gwarancję, że jeżeli to zostanie przegłosowane, to, no to już nie będzie takich numerów, które były poprzednio. Pamiętamy, że wtedy Ursula von der Leyen przyjechała i na własne uszy słyszałem, jak zadeklarowała, że to sprawa jest już załatwiona, a później się okazało, że załatwiona nie jest. Czy minister Szynkowski-Welsenk, rozumiem, że pan być może nie może zdradzić tego nazwiska, ale pokazywał, kto te gwarancje dawał i czy te gwarancje rzeczywiście są na piśmie. Ja ufam ministrowi, to jest minister z mojego rządu, że są takie gwarancje na piśmie. Ja słyszałem też, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone, że spotkania były nie tyle protokołowane, co nawet nagrywane, ale nie jestem tego pewien, więc w czasie tych negocjacji, więc wygląda na to, że to są jakieś poważne deklaracje, które pan minister, nasz negocjator usłyszał, więc będzie wielkie sprawdzam po prostu, jeśli ta ustawa już zostanie ostatecznie przez prezydenta podpisana. Panie ministrze, powiedział pan, że ufa pan ministrowi ze swojego rządu, takim ministrem, który zdecydowanie nie zgadza się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie ustawy o nowelizacji o Sądzie Najwyższym, jest minister Zbigniew Ziobro, który twierdzi, że jest to ustawa szkodliwa dla Polski, że jest to ustawa, która jest niezgodna z konstytucją i wszyscy Polacy będą musieli za nią srogo zapłacić. Czy temu ministrowi ze swojego rządu pan ufa, czy jednak nie ufa, kiedy mówi takie słowa? Jesteśmy podzieleni w tej sprawie, nikt tego nie ukrywa, między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mocne słowa padają ze strony środowiska Solidarnej Polski i jego lidera. Oczywiście to jest też spór o to, jak definiować polską suwerenność. Wydaje mi się, że suwerenność też trzeba budować budową realnej siły politycznej, ekonomicznej również, żeby się po prostu bardziej z nami liczono, bo widzimy w ostatnich latach, że Unia Europejska, w ramach Unii Europejskiej nie wszystkie kraje są traktowane równo, że jednym wolno więcej, drugim wolno mniej i to w dużej mierze zależy właśnie od tej realnej siły. Jeśli realną siłę mają na przykład Niemcy, ekonomiczną, to w stosunku do nich nie ma aż takich szczegółowych sprawdzianów, czy wszystko prawidłowo w tym kraju funkcjonuje. Jeżeli jest jakiś kraj słabszy ekonomicznie, to komisarze europejscy sobie na więcej pozwalają. I ten temat to jest między innymi spór o to, jak definiować polską suwerenność i jak ją umacniać. Ja uważam, że umacnianie tej polskiej suwerenności poprzez wzmacnianie jej potencjału ekonomicznego jest też drogą do wzmacniania suwerenności, krótko mówiąc. Panie ministrze, pytanie też, bo to pojawił się taki zarzut, Prawo i Sprawiedliwość go odpiera, ale że de facto koalicja rządząca i większość w parlamencie przestała istnieć, a rząd Zjednoczonej Prawicy istnieje głosami Prawa i Sprawiedliwości. No i słabością w tym parlamencie opozycji, która nie będzie w stanie przegłosować konstruktywnego wotum nieufności. Ja zadam to pytanie inaczej, bo wiadomo, że będzie pan musiał siłą rzeczy odpowiedzieć, że ta koalicja istnieje. Ale czy da się tworzyć koalicję i da się rządzić i tworzyć wspólny rząd z człowiekiem, który uważa, że szkodzicie Polsce? Mocne słowa, ale... cytuję tylko ministra Ziobro z jego licznych wystąpień, listów. Dzisiaj list nowy do prezydenta. Ale moim zdaniem da się. To jest oczywiście konflikt najpoważniejszy, który nas podzielił, ale było takich konfliktów nieco więcej w przeszłości. Ale też zwracam uwagę na to, że 98, może nawet 99% różnych spraw, które w ciągu ostatnich 8 lat dobrych dla Polski i Polaków przeforsowaliśmy, przegłosowaliśmy, zrealizowaliśmy, zrobiliśmy to razem. Więc oczywiście cały ten bilans trzeba brać pod uwagę. Co nam się udało zrobić razem, a to jest zdecydowana większość spraw, a w czym się podzieliliśmy.
No i jeszcze trzeba brać pod uwagę kontekst alternatywy. Alternatywą, i to rozumieją zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Solidarnej Polski, jest ewentualnie władza, która rozmontuje cały program społeczny, na przykład Prawa i Sprawiedliwości zrealizowany, która znowu nie będzie sobie radziła z dopinaniem budżetu i będzie po prostu, no, wróci do sloganu pieniędzy nie ma i nie będzie praktycznie na nic, a my musimy mieć pieniądze i na zbrojenia na przykład teraz, jak i na kontynuowanie naszych programów społecznych, ale też będzie władzą całkowicie podporządkowaną dyrektywom, które idą z Brukseli i ważnych stolic zachodniej Europy, zwłaszcza jednej, bo mają zobowiązania wobec nich z powodu tego, że im pomagano w odzyskaniu władzy przez ostatnie 8 lat. Czyli krótko mówiąc, wtedy będzie naprawdę zagrożona suwerenność Polski. I myślę, że rozumieją to politycy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Solidarnej Polski, dlatego wydaje mi się, że się podzielić całkowicie nie damy, bo wiemy, jaka jest alternatywa wobec naszej władzy. Panie ministrze, chciałem też na koniec zapytać o jedną rzecz. W tym tygodniu odbędzie się szczyt w Davos. Między innymi będzie tam otwarcie tak zwanego Polish House, gdzie odbędzie się konferencja z udziałem premiera, z udziałem prezydenta. Jednym z tematów będzie odbudowa Ukrainy. Czy nie ma pan takiej obawy, że kiedy już dojdzie po tym szczęśliwym dla Ukrainy zakończeniu wojny i będzie się mówiło o odbudowie, to okaże się, że decydujący głos w tej sprawie, w sprawie odbudowy, mają nie takie kraje jak kraje bałtyckie, Polska, ale Niemcy i Francja, bo już słychać takie przebąkiwania możnych tego świata, że nadzór nad tym będzie sprawowała grupa G7, czyli od europejskiej strony wiadomo kto. No i pojawi się takie poczucie, no nie waham się stwierdzić, niesprawiedliwości, a nawet zażenowania w związku z tym wśród Polaków, ale nie tylko. Zwrócę uwagę na to, że w odpowiedzi na niezwykłe zachowanie Polski jako państwa i Polaków jako narodu w stosunku do Ukrainy i Ukraińców było przyjęcie specjalnych ustaw w Parlamencie Europejskim, które ułatwiają Polakom funkcjonowanie na terytorium Ukrainy i polskiemu biznesowi również. Więc my już mamy sytuację nieco lepszą niż ewentualnie w przyszłości niż inne biznesy narodowe. Ale oczywiście doskonale rozumiem te obawy, które pan wyraził. Ukraina będzie, jeśli daj Bóg zakończy się ta wojna, choć perspektywy szybkiej nie widać, to będzie potrzebowała, no, bardzo silnej pomocy i będzie oglądała się na wszystkich, którzy dysponują jakimś kapitałem, jakimś potencjałem, żeby ten kraj odbudować. To jest zupełnie naturalne. I my będziemy chcieli być w tym bardzo aktywni, ale wiadomo, że są silniejsi od nas, więc będzie tutaj jakiś może wyścig, może bieg, może zachęty, żeby kapitały się zaangażowały w odbudowę Ukrainy i nie będziemy w tym planie jedyni, to jest oczywiste. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, miłego dnia.